W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Wielce czcigodna i dostojna wspólnoto, umiłowani siostry i bracia, w dzień niezwykły, kiedy cały Kościół obchodzi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki, celebrujemy tutaj po sobie mszę świętą, dziękczynną za wszystkie dary, jakie otrzymaliśmy dzięki zwycięstwu i dzięki temu, że mogła odrodzić się Ojczyzna, mogliśmy rozpocząć nowy etap zagospodarowywania naszych dziejów. W pierwszej kolejności pragnijmy ogarnąć modlitwą tych wszystkich, którzy oddali swoje życie, którzy odeszli w tamtych latach do Pana. Prośmy dla nich o niebo. Modlimy się za naszą umiłowaną Ojczyznę, aby była wierna Bogu i aby panował szacunek między nami, między obywatelami Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi i wypada, po prostu wypada, abyśmy byli dobrzy. Dziękujemy dzisiaj także za dary ziemi. Matka Boska dzisiaj pokazuje nam, jak bardzo powinniśmy dziękować Panu Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa. I dzisiaj także Dzień Wojska Polskiego. Pogardliwą modlitwą całe nasze siły zbrojne, szczególnie kierujemy do obecnych pośród nas, oficerów i żołnierzy. Bądźcie szczęśliwi w wypełnianiu służby. Niech Boże błogosławieństwo będzie z wami. Przygotujmy nasze serca i umysły, byśmy mogli godnie sprawować święte tajemnice naszej wiary. Spowiadam się Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.